Witajcie. Wiele z Was pyta jeszcze, kim jest Maciej Sajdak, który jest w drugiej turze w wyborach na urząd burmistrza Tuchowa. Urodziłem się 43 lata temu w Tuchowie, jestem rodowitym tuchowianinem. Moi rodzice Kazimierz i Krystyna są doskonale znani w Tuchowie. Obecnie mieszkam w Burzynie. Moja żona Anna uczy w szkole w Burzynie. Moje córki Karolina i Kornelia. Kornelia chodzi jeszcze do szkoły w Burzynie, Karolina uczy się w Tarnowskim Liceum. Prywatnie lubię sport i podróże. Z wykształcenia jestem ekonomistą i informatykiem. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Całe moje życie zawodowe to praca w branży finansowej, pracuję w bankowości. Rozpocząłem pracę od zwykłego dysponenta. Pracowałem w księgowości, a po kilku miesiącach dostałem się do działu informatyki. Pracowałem w różnych instytucjach, w bankach komercyjnych, w bankach, banku regionalnym, który zrzeszał banki spółdzielcze. Teraz pracuję dla czterech banków spółdzielczych. Tam zarządzam w tych czterech bankach działem IT. Uczestniczę we wszystkich projektach, które są wdrażane w bankach. Wdrażałem nowoczesne technologie, począwszy od systemów scentralizowanych, na których opiera się cała bankowość. Wdrażałem bankowość internetową. W takim wdrażaniu bankowości była bardzo ważna współpraca z różnymi instytucjami, jak właśnie urzędy gminy, właśnie jednostki samorządowe, firmy. To były firmy z sektora małych i dużych przedsiębiorstw. Także mam duże doświadczenie po pierwsze we współpracy z różnymi działami w tych bankach, aby te systemy były dopasowane do potrzeb klienta, oraz współpracowałem z bardzo dużą grupą klientów, którzy praktycznie budowali te systemy z nami od podstaw.